piątek 13 grudnia. 38 lat temu wprowadzony został w Polsce stan wojenny. Nieco później Brygida Hedwig-Muszewski przeprowadziła się do Niemiec w 83 roku. Ale w takiej samej odległości od nas do stanu wojennego. Kiedy wybuchał stan wojenny, 38 lat wcześniej, II wojna światowa jeszcze się nie tylko nie skończyła, ale jeszcze nie zdecydowało się, jak się zakończy. To jest taki dystans. Jest taki dystans czasowy, epochowy, epokowy, epochę. Zawiesić sąd. Zawiesić trzeba sąd nad tym czasem, który mija i nad tym czasem, który nadejdzie. Brygida przemieściła się więc geograficznie, ale ona się przemieszcza nieustannie. Nie wiadomo, kim dokładnie jest. Czy jest pisarką, czy jest profesorką, czy jest ptakiem, czy ornitologiem. Czy ona pisze siebie samą, czy sobą samą, czy o sobie samej, czy o tym, jak się jest, kiedy się pisze, kim się jest, kiedy się pisze, czy jest się Niemcem, czy jest się Polką, czy jest się Niemką, czy jest się Polakiem, nie wiadomo. I dlatego warto. Dlatego warto ją czytać i warto jej słuchać. Na ogół to ona tutaj wprowadza innych w służbę czynów, taką jaką ja staram się teraz uczynić jak najlepiej, jak umiem. Ale to jest wielkie święto naszego Uniwersytetu Trzech Pokoleń, że Brygida Hedwig-Muszewski opowie nam dzisiaj swoją być może najważniejszą opowieść, ponieważ to jest jej opus magnum zarówno naukowe, jak i wielkie dzieło literackie, które opowiada o Piotrze Właście. To jest też pewien akt stwórczy. Jam jest. Jam jest, który jest, powiedział Bóg. I tak się stało. Słowo stało się ciałem. O tym powiemy jeszcze parę słów. Może w związku z Noblem Tokarczuk, z Lenem, z tym, co jest przejściem od materii do informacji, w związku z tym, co jest przejściem od informacji do materii. Ale to po wykładzie, kiedy zaczniemy się zastanawiać nad sztuką. A teraz ja już się całkowicie wyłączam i zamieniam w słuch. Brygida Hedwig-Muszewska. Dziękuję serdecznie, Piotrze. Bardzo dziękuję za to nabożne takie przedstawienie mnie. Rzeczywiście czyniłeś tę służbę, jakbyś był ministrantem. Bardzo to pochlebnie, czy schlebnie. Proszę Państwa, rzeczywiście będę mówić dzisiaj na temat kogoś, o kim pisałam i książki naukowe, i powieść napisałam, czyli o Marii Komornickiej i Piotrze Właście. Jest to rzeczywiście dla mnie także temat bardzo osobisty, wbrew pozorom. Być może będę improwizować, troszeczkę trudno mi o tym mówić, gdyż materiał jest to ogromny, zarówno jeśli chodzi o twórczość, jak i o tajemnice życia tej pisarki, tego pisarza, więc można by mówić naprawdę godzinami. Będę próbowała skupić się na tym, co najważniejsze. Mam tutaj kilka zdjęć zaledwie dla Państwa, przy czym jak Państwo widzą, nie jest to zrobione naprawdę profesjonalnie, czy wręcz nie jest dokończone. Jak mi powiedziałam, bo te zdjęcia powinny jakoś wyglądać inaczej na tej prezentacji, ale nie mniejsza z tego. Tak. Piotrze, czy ty wiedziałeś o tym, że w Biesach Maria Komornicka pisze właśnie, tak, cytuję, jam jest, który jest? Tak, wiedziałeś.
Dobrze, proszę Państwa, to jest jedyne zachowane zdjęcie Marii Komornickiej, która urodziła się w 1876 roku w Graboni nad Pilicą. Zmarła w 1949 roku w Izabelinie pod Warszawą. Jedyne zdjęcie, prawie jedyne, bo jest jeszcze jedno bardzo dziwne, które też na końcu pokażę, ale to jest jedno takie normalne zdjęcie, na którym jest widoczna rzeczywiście, jeszcze jako kobieta, jako młoda kobieta, pełna zapału, nadziei, początkująca pisarka, a już znana, sławna, podziwiana, cudowne dziecko polskiego modernizmu. Dlaczego nic się więcej nie zachowało, żadne zdjęcie poza tym? Właśnie dlatego, że ta wybitna osobowość, którą polska kultura mogłaby w zasadzie z wielkim powodzeniem eksportować także w świat, została prawie całkowicie zapomniana, wykluczona z kanonu. Jest oczywiście pomału przypominana, ale to tylko w kręgach specjalistów, jak na razie. Okres jej zmartwychwstania jest już bliski, powiedziałabym, pozostając w tym dyskursie sakralnym dzisiaj. Na razie jednak piszą o niej głównie feministki, badacze transgender, feminiści, ewentualnie po prostu literaturoznawcy. Zwłaszcza w kontekście Nobla, o którym wspomniał Piotr, którym tak bardzo się cieszymy, warto wspomnieć o tak niezwykłej pisarce, która co prawda stała się później pisarzem, niepublikowanym, ale jednak pisarzem. Niemniej jednak pierwszych 31 lat swojego życia spędziła jako kobieta i żyła w warunkach egzystencji, jaka wówczas była dla kobiet możliwa. Żyła ograniczona właśnie warunkami tej egzystencji kobiecej, a nie męskiej. Gdzie dzisiaj spoczywa, gdzie spoczywają prochy Piotra Własta? Na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, obok, na tej samej kwaterze, gdzie pochowany jest generał Stanisław Komornicki. Nie wiem, czy ktoś z Państwa znał, czy słyszał generała Stanisława Komornickiego, czy ktoś o nim słyszał. Może niektórzy, prawda? Powstaniec warszawski. Co jeszcze o nim można powiedzieć? Przede wszystkim stopień pokrewieństwa jest ważny. Cioteczny wnuk Komornickiej Własta. Komornicka sama dzieci nie miała. Stanisław Komornicki zginął w katastrofie smoleńskiej. Być może w związku z tym także na tym grobie, który jest w tej chwili także grobem Komornickiej, Własna właściwie, pojawiają się od czasu do czasu ważne osobistości, na przykład prezydent Polski, składają tam kwiaty. Ale o Właście nikt w tym kontekście raczej nie myśli. To również prawdopodobnie niedługo się zmieni. Tak, teraz proszę Państwa, spójrzmy na ten budynek. Może za chwilkę. Powiem jeszcze rzecz jedną. Że prochy Komornickiej Własta spoczywały początkowo w Izabelinie pod Warszawą, tam, gdzie ona zmarła właśnie. Gdzie Włast zmarł. Proszę wybaczyć, że będę zamiennie używać jednej i drugiej formy. Czasem też mogę się pomylić. Prochy te przewiezione zostały w latach 80. ciemną nocą potajemnie z Izabelina właśnie do Warszawy. I przynajmniej w ten symboliczny sposób ten wykluczony i zapomniany został jakby troszeczkę zrehabilitowany i na nowo włączony w obręb wspólnoty, która nie bardzo chciała akceptować go za życia, a już tym bardziej doceniać. Jest to jedna z najbardziej skrzywdzonych wybitnych osobowości w naszej kulturze, osoba, która pozostaje takim wiecznym wyrzutem sumienia naszej kultury,
albo nielegalną osobą naszej kultury, tak jak wyraziła się Maria Janion. Izabela Filipiak natomiast w obszarach odmienności pisała o tym, że dopóki Własta tak naprawdę nie opłaczemy, dopóki nie dokonamy aktu żałoby, dopóty będzie nas męczył jak widmo, będzie nam przeszkadzał, do nas wracał, upominał się niejako o swoje, o należną mu rehabilitację. Teraz hotel, Hotel Bazar w Poznaniu. Zdjęcie zrobiłam niedawno, jak Państwo wiedzą, jeżdżę na Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuję tam. Widzę więc bardzo często ten budynek, w którym w 1907 roku właśnie funkcjonował Hotel Bazar. Dzisiaj tego hotelu nie ma, ale jest budynek. Na budynku tablica pamiątkowa. Ale niech Państwo nie myślą, że tablica dotyczy Piotra Własta. A jak Państwo sądzą, jaka tam tablica może być pamiątkowa? Cegielskiego. I to kogo? Cegielskiego. Paderewski. Nie, Ignacy Paderewski ogłosił z okiem hotelu Bazar do powstania wielkopolskiego w 1918 roku. Także to się stało w tym samym hotelu, tylko komornickiej przemiana miała miejsce 11 lat wcześniej, przed Paderewskim, w 1907 roku. Wówczas to, jak zeznaje w cudzysłowie rodzeństwo komornickiej, Maria Komornicka zażądała stroju męskiego i powiedziała, ogłosiła niejako, że nazywa się Piotr Włas. Przeczytam może króciutko relacje siostry i brata, siostry Anieli i brata Jana Komornickich, które opublikował w latach 60. profesor krakowski Stanisław Pigoń w trzech świadectwach o Marii Komornickiej. Był to jeden z pierwszych, który po wojnie Marią Komornicką się zainteresował, profesor Pigoń. Jednak jedynie jako biograficznym kuriozum, ewentualnie jako krytyczką literacką, natomiast a może krytykiem literackim, tym bardziej, że Komornicka krytyki literackie zawsze już podpisywała jako Piotr Włas, nigdy jako Komornicka. A teraz opowieść krótka, relacja Anieli i Jana. Jan Komornicki. Narkotyki, które używała, kawa czarna i herbata, coraz więcej podkopywały jej system nerwowy, a gdy doktorzy nie mogli sobie z jej stanem poradzić, wysłali ją nad morze, do Kołobrzega. Matka nasza z nią pojechała i gdy w Poznaniu zostawiła ją w hotelu samą i wróciła, zastała ją w łóżku, całą zaś toaletę damską dopalającą się w piecu, żądającą stroju męskiego, gdyż okres jej kobiecości się skończył. To był Jan Komornicki, teraz siostra Aniela Komornicka. Konieczność systematycznego leczenia stała się wtedy oczywista, gdy w lipcu 1907 roku w Poznaniu, w drodze do morskiego kąpieliska, siostra zażądała kategorycznie męskiego stroju. Może teraz, żeby tak wprowadzić Państwa troszeczkę w nastrój, przeczytam króciutki fragment powieści Inna od siebie, w którym próbuję wyobrazić sobie, jak ta przemiana mogła wyglądać, jakie dialogi mogły mieć miejsce. Matka wraca, niczego nie podejrzewając, do hotelu, chociaż z niepokojem, bo córka jest ostatnio ordynarna i niemiła. Maria leży w łóżku. O tej porze? Szczelnie przykryta kołdrą, głowę ma przykrytą poduszką. Wstaje okryta białym prześcieradłem, gra na zębach. Zimno mi, zimno mi. Więcej kołder, kożuch najlepiej. Przynieście mi spodnie, nago przecież nie wyjdę z hotelu. Co się tak na mnie patrzysz, Anno ze Smagorzewa? Nazywam się Piotr Odmieniec Włas. Słucham?
Nazywam się Piotr, odmieniec władz. Zapomniałeś, że takiego mieliśmy w rodzinie? Sama mnie w chwili natchnienia tak ochrzciłaś. Ja? Tak, dałaś mi taki pseudonim. Nadszedł czas pokuty i odkupienia. Jestem twoim synem, tak samo jak ja. Czyś ty oszalała? Przynieś mi, matko, spodnie. Spodnie? Jakie spodnie? Skąd ci wezmę spodnie? Normalne spodnie. Od dzisiaj mów do mnie Piotr, bardzo cię proszę. Nie powinno cię to dziwić wcale. Boże, co robić? Co się stało? Matka chwyta się za głowę. Teraz spróbuję prośby. Chcę córkę pogłaskać, lecz tak gwałtownie odrzuca jej dłoń. Żarty się skończyły. Nie dotykaj mnie. Nie dotykaj. Kiedy zaczyna machać rękami, jak uwięziony ptak próbujący wydostać się z klatki, przytrzymują ją obie. Z jednej strony matka, z drugiej siostra. Szarpie się, wyrywa. Aniela, poślij po lekarza. To matka. Tak, tak, szpryca. Koniecznie potrzebna mi jest szpryca. Kłujcie mnie, kłujcie, jeszcze się dokłujecie. A gdzieś była wcześniej, matko? Gdzieś była? I dlaczego Lilka milczy? Dlaczego słuchacie Jana? Dlaczego milczą inni? Żeby żył ojciec, żeby to wszystko widział. Matka, nie żyje, bo go zabiłaś. No to taki tylko fragment. Tak ja to sobie wyobrażam, ale tak naprawdę nie wiemy, na ile ta opowieść Anieli i Jana jest legendą. Nie mam co prawda powodów, żeby mi nie wierzyć, ale nie mamy poza tymi relacjami rodziny żadnych na to dowodów, jak rzeczywiście to się odbyło. W każdym razie od tego już momentu Piotr Włas nigdy nie założył już sukienki czy spódnicy. Suknię założono mu dopiero w trumnie, do trumny. Zakonnice to zrobiły. A więc niejako z Marii Komornickiej wykluł się w tym momencie, jak wyobrażała to sobie profesor Maria Janion, jakby z kokonu wykluł się, no powiedzmy, że motyl, w każdym razie taka prawdziwa osobowość, osobowość Piotra. Ja z kolei bardziej widzę w Piotrze, w tożsamości Piotra Własta schronienie. Miejsce, w którym Komornicka jako kobieta się ukryła, żeby być bezpieczniejsza, ale także jako zbroję, w której mogła stanąć bezpieczniej i nie tak bezbronnie, jak do tej pory przed światem. Tak naprawdę jednak wiemy bardzo niewiele, a cała przemiana i tożsamość Komornickiej Własta owiana jest wielką tajemnicą, o której zresztą pisze wielokrotnie w listach do matki z Domów dla Obłąkanych, a także w swoich wierszach. Zacytuję tylko króciutki fragment właśnie wiersza Tajemnica. Nie zdradzę tajemnicy swojej, nie powiem, czyli przez nią żyję, czyli od niej umieram. Położę się na trawie, między jaskry i zioła dzikie, a niebo zakryje mi twarz błękitem. Od tego czasu, od 1907 roku, Piotr Włast nie będzie już nigdy za swojego życia publikowany. A w latach 30. Kurier Warszawski przez pomyłkę, pisząc o śmierci byłego męża Jana Lemańskiego, poda także mylną wiadomość o wcześniejszej śmierci Marii Komornickiej, poetki. Podczas gdy Komornicka Włas żył jeszcze do 49 roku. Czesław Miłosz w swojej historii literatury też jeszcze nie docenił Komornickiej Własta jako pisarki, pisarza i usprawiedliwiał się niejako, że w ogóle ją wymienia, ale to tylko ze względu na niezwykłą osobowość, na niezwykłą biografię, jak wytłumaczył. Z kolei profesor Stanisław Pigor w Trzech świadectwach o Komornickiej
nie dopuścił jej do głosu, czy jego do głosu jako pisarki, pisarza. Zacytował jedynie kilka fragmentów krytyk literackich pisanych przez Własta. Potraktował komornicką Własta jako przypadek medyczny, o którym się wyrokuje, o którym wypowiada się w trzech świadectwach, między innymi lekarz właśnie, kuzyn Marii Komornickiej, Jan Oszacki, wydając werdykt między innymi taki, że była niekobieca, że zabrakło w jej życiu uśmiechu i wony kwiatów. Oczywiście troszeczkę upraszczam tutaj, dużo bardziej skomplikowano, dużo bardziej skomplikowaną opinię Oszackiego, która jednak mimo wszystko wyszydzana jest często przez komornicy, przez feministki ze względu na to, że Oszacki w żaden sposób nie był w stanie docenić wielkości swojej kuzynki, a jedynie zastanawiał się, dlaczego zachorowała psychicznie. Trzeba powiedzieć, że w roku 1907 Komornicka była już autorką bardzo wielu znanych i niekoniecznie szanowanych, ale omawianych szeroko, pozytywnie lub negatywnie dzieł prozatorskich i poetyckich. Zadebiutowała mając lat 16. Pierwsze opowiadania pisała w Warszawie mając lat 14 już. Ukazały się one właśnie gdy miała lat 16, pod tytułem Szpice. Ukazały się ze wstępem, podobno, jak mówiono, jak niektórzy mówili, godnym profesorskiego pióra na temat przemian w prozie europejskiej, w prozie odchodzącej od realizmu, a idącej w kierunku psychologizowania. Właśnie psychologię postaci wymieniała Komornicka między innymi jako tę rzecz, która ją w powieści interesuje najbardziej. W Szkicach mamy pokazane losy kobiet, które buntują się wobec niewoli, jaka spotyka ich zarówno w domu rodzinnym ze strony ojca, jak i niewoli małżeńskiej, kiedy muszą się podporządkować mężowi i nie mogą pokazywać tak naprawdę swojej wielkości, nie mogą realizować swoich ambicji. Często pozostaje im jedynie depresja, szaleństwo albo próby samobójcze, które podejmują rzeczywiście bohaterki wczesnej Marii Komornickiej, między innymi bohaterka opowiadania Staszka, która po nieudanym romansie ze starszym mężczyzną strzela sobie w głowę. Takie samobójstwo bardziej męskie, uważane za męskie w kulturze. Z kolei inna z jej młodych bohaterek, Helena, proponuje narzeczonemu po rozwodzie wspólne samobójstwo, a bohaterka Biesów, cudownej, wspaniałej, ekspresjonistycznej prozy konfesyjnej, które bardzo chwaliła właśnie profesor Maria Janę. Ta bohaterka na końcu, mimo że chciałaby popełnić samobójstwo, to go jednak nie popełnia ze względu na to, że nie ma ucieczki przed kolejną inkarnacją, przed kolejnym życiem. Komornicka już wtedy interesowała się religiami wschodu, między innymi właśnie też teoriami reinkarnacji, metempsychozy tak zwanej. I w każdym razie samobójstwo zostało w jej tekstach w końcu jednak odrzucone. Niemniej jednak widoczny jest ogromny ciąg do tego samobójstwa u jej młodych bohaterek. Co dziwne, mając 14 lat, Komornicka w tych tekstach bardzo antycypowała swoje życie. Rozwód, szaleństwo, bardzo wiele tematów później rzeczywiście w jej życiu się pojawiło. Dziwne, że będąc tak młoda, potrafiła to życie małżeńskie tak dobrze sobie wyobrazić. Jest jeszcze wiele interesujących tekstów. Ja zwrócę uwagę między innymi na Raj młodzieży, zbiór reportaży z Cambridge, bo Komornicka, o czym jeszcze powiem, pół roku spędziła w Cambridge, przygotowując się do studiów. Na studia w końcu nie poszła, została absolwentką jedynie tych kursów przygotowujących ją na studia w kolegium żeńskim w
Cambridge, bo takie właśnie zostały otwarte. W każdym razie napisała bardzo ostre reportaże dotyczące sytuacji kobiet w Cambridge. Kobiet, które jej zdaniem, kobiet angielskich, które jej zdaniem były w wielu aspektach mniej wyemancypowane niż polskie ziemianki, które za bardzo negocjowały z patriarchatem, które pozwalały na to, żeby na przykład rektor mógł aresztować każdą studentkę, która po godzinie 22 będzie chodzić po kampusie. Pokazywała jeszcze innego rodzaju dyskryminację kobiet, jakby nie zdając sobie sprawy, że te kobiety dopiero uzyskują prawa do nauki i że rzeczywiście czas jest tutaj także potrzebny. Ona była niecierpliwa, była radykalna, będąc młodą osobą. Książki za chwilę jeszcze pokażę, ale na razie jeszcze o książkach komornickich. Także Raj Młodzieży, książka napisana z ogromną ironią, jaka charakteryzowała wszystkie teksty młodej, buntowniczej bardzo komornickiej. Bardzo krytykuje Komornicka nam również imperializm angielski, a w ogóle to nie chce tam być, z jakich przyczyn powiem Państwu później. Ona chce być w Warszawie, chce pisać książkę ze swoimi wielkimi przyjaciółmi, z Wacławem Naukowskim i Cezarem Jelentą Kemlicz. Jest dla niej ograniczenie wolności, jej się to wcale nie podoba. Inne kobiety zapewne całowałyby ojca po rękach za taką możliwość, ale Komornicka była inna. Poza tym wobec ojca właśnie buntowała się. Dlaczego? Jeszcze powiem. Oprócz tego była autorką między innymi dramatu Skrzywdzeni o genialnej kompozytorce, której utwory przywłaszczał sobie mąż, a ona była znana jedynie jako wirtuoska, powiedzmy. Nikt by nie uwierzył w ogóle, że ona je skomponowała, więc nie było to problemem, to przywłaszczanie sobie autorstwa przez męża. Musiała zresztą przed mężem cały czas niejako swoją genialność umniejszać, a ten z kolei z powodu kompleksów mniejszości bił ją. Między innymi w tę genialną głowę. O tym jest dramat Skrzywdzeni, choć tak naprawdę chodzi bardziej o skrzywdzone kobiety. Sytuacja z kolei młodych kobiet w domach ziemiańskich opowiedziana jest w powieści pod tytułem Halszka, niedokończonej co prawda powieści, ale wartej mimo wszystko druku. Przy czym muszę powiedzieć, że zarówno Szkice, jak i Raj Młodzieży, Skrzywdzeni i ta Halszka nie doczekały się jeszcze jakiejś nowej publikacji. One są dostępne tylko w tych oryginalnych wydaniach i ewentualnie z końca wieku XIX, ewentualnie we fragmentach gdzieś w antologiach. Że Halszka pokazuje również historię podobną do historii Komornickiej, dziewczyny z dobrego domu, która jednak której talent jest nierozpoznany, którą czeka małżeństwo, którą się popycha do małżeństwa, a ona chciałaby poznać świat, kształcić się. Jedyną możliwością tego kształcenia jest dosyć szpetny wuj, który przyjeżdża, zakochuje się w niej i zabiera ją ze sobą do Berlina. Bardzo dziwna historia. Historia takiego uwiedzenia przez mężczyznę, przy czym dziewczyna tak naprawdę nie jest zakochana, kalkuluje. Po prostu widzi, że to jest jedyna z osób, które rozpoznały w niej jakąś osobowość, jakąś wielkość, czy jak to w tekście zostaje opisane, rozpoznały w niej rajskiego ptaka, którego miejsce jest gdzie indziej. Dlatego też godzi się na wyjazd z wujem do Berlina. Ale to bohaterka Komornickiej. Sama Komornicka owszem też była raz w Berlinie, może nie raz, może i więcej. Była nawet w saksońskiej Szwajcarii, gdzie zresztą przeżyła romans z Cezarem Jelentą, publicystą, adwokatem, który przyczynił się między innymi do zepsucia później jej opinii jako kobiety. Było to zresztą też bardzo istotne dla jej dalszej biografii. Oprócz tego wspaniałe teksty pisała Komornicka, prozatorskie i poetyckie,
między innymi właśnie wymienione już tutaj Biesy, tę prozę konfesyjną, do czasopisma Chimera, bardzo prestiżowego czasopisma, które wydawał Zenon Przesmycki Miriam w latach 1901-1907. Zauważmy, rok zamknięcia Chimery to także rok, w którym Komornicka zmieniła swoją tożsamość i odeszła od swojego dotychczasowego życia. Ta twórczość dla Chimery pełna jest także symbolistycznych, ekspresjonistycznych wierszy, już takich idących trochę w stronę duchowości, ale także wierszy opowiadającej o kompleksie winy i wstydu, który dręczył Komornicką i o jej swego rodzaju wstręcie do ciała, czy problemie może z ciałem, o czym również powiem jeszcze, postaram się powiedzieć jeszcze troszeczkę więcej. Tak, czyli autorką tego typu pism była Komornicka w roku 1907. Po pobycie w Poznaniu nie pojechała już do Kołobrzegu, tak jak było to zamierzone, tylko od razu przewieziona została do zakładu dla obłąkanych w Obornikach Śląskich. Następnie przebywała jeszcze w innych zakładach, między innymi w Opawie Czeskiej, ale także w Micinie pod Krakowem. Z żadnego z tych zakładów, w których przebywała między rokiem 1907 a 1914, czyli 7 lat, z żadnego z tych zakładów nie otrzymałam odpowiedzi pozytywnej na moją prośbę o udostępnienie jakichś materiałów dotyczących Komornickiej. Zewsząd przychodziła odpowiedź, że tak, wszelkie materiały zostały zniszczone, nic nie pozostało. Nie wiemy więc, jaką tak naprawdę diagnozę postawiono w tych zakładach dla obłąkanych Komornickiej. Tam na poprzednim, może tu jeszcze, właściwie nie chciałam teraz nic pokazywać, to są moje książki o Komornickiej, o których za chwilę jeszcze coś powiem. Dobrze, ale teraz wróćmy do zakładów dla obłąkanych. Tak jak mówię, 1907-1914. Maria Komornicka nie jest już Marią Komornicką. Mówi o sobie już wyłącznie Piotr Włast, ale ta zmiana tożsamości oczywiście nie jest przez rodzinę uznawana i w ogóle przez otoczenie. Rodzina najprawdopodobniej, ziemiańska rodzina, Anna Komornicka z domu Dunin-Wąsowicz, ojciec Augustyn Komornicki, bardzo dobre pochodzenie, niemalże arystokracja. Ta rodzina wstydzi się oczywiście czegoś takiego, takiego dziwolonga w rodzinie, a poza tym trudno też wykluczyć jakieś pozytywne motywacje, że chciano rzeczywiście jej pomóc i ją wyleczyć, myśląc, że cierpi, bo też rzeczywiście cierpiała. W każdym razie Włast nie chciał oczywiście w tych zakładach być, został do tego zmuszony, został ubezwłasnowolniony z zakładów. Przez te 7 lat pisał ogromną ilość listów do matki, które kilka lat temu wydał Edward Boniecki. Można je kupić, można je przeczytać, to jest prawie całościowy wybór. Przy czym listy matki nie zachowały się, albo zostały zniszczone, ale listy Własta do matki można przeczytać. Prawie każdy z nich zaczyna się od sformułowania czcigodna matko, a kończy się podpisem twój kochający syn Włast. I oczywiście nigdy to się nie zmieniło. Matka czekała bardzo na podpis kochająca córka, ale tak się nie stało. Przez całe życie już nie. Oprócz tego Włast pisał między innymi, że jest gotów do wyjazdu, że jest spakowany, że błaga i prosi o to, aby zabrać go z tego miejsca, gdzie tak naprawdę wegetuje wśród, cytuję, prostytutek i pederastów. Piotr Włast był tam oczywiście traktowany, mimo że były to drogie ośrodki dla obłąkanych, to był on tam jednak traktowany
jak opisuje to przynajmniej w sposób bardzo poniżający i upokarzający. Oczywiście nikt już nie traktował go jako osoby, nie wiem, jako pisarza, jako osoby ważnej, jako osoby, której zresztą tak jak każdego godność należy szanować, tylko izolowano jego, nie pozwalano mu kupować sobie czasopism na przykład, czy gazet. Nie wiem dokładnie, czy stosowano wobec niego kaftany bezpieczeństwa, ale przemoc stosowano na pewno. Przemoc, izolację, ale także wyszydzanie, wyśmiewanie, o których pisze. Także pacjentki, którymi był otoczony, będąc oczywiście w oddziale dla kobiet, traktowały go w bardzo dziwny sposób, doszukując się oczywiście śladów jakichś seksualnych anomalii. Były już wówczas badania nad homoseksualizmem, interesowano się tym trochę jako czymś takim nie do końca czystym, jako czymś w rodzaju trzeciej płci. W niektórych listach Richard Kraft Ebing między innymi pisał na ten temat pisma. Już nie traktowano w tym czasie, przynajmniej w nauce, homoseksualizmu jako moralnego zejścia z właściwej drogi, jako degeneracji moralnej, ale traktowano to jako po prostu no, również rodzaj anomalii, jako po prostu chorobę. W każdym razie Włast prosił, błagał matkę o to, ażeby na przykład przysłać mu dłuższą koszulę. Co świadczy o tym, że to, czego pragnął uniknąć, być może moim zdaniem zakładając spodnie, właśnie tam w domach wariatów bardzo mocno go, bardzo często go spotykało, czyli próby przekraczania tej granicy cielesnej, a kto wie, czy nie jakiegoś rodzaju molestowania. O świetne wiersze o lekarzu pisał Piotr Włast w księdze poezji idylicznej pisanej już po wyjściu z domów wariatów. Opisywał to, jak próbuje przeciwstawić się doktorkowi, jak próbuje zająć nawet jego miejsce. Bo owszem, widzimy także w listach Własta coś takiego jak omamy, urojenia, czyli to, co mu zarzucano, że jest chory na jakąś psychozę, paranoję. Zaczął pisać, że chciałby być, właściwie mógłby być dyrektorem tego zakładu, że wiedziałby, ale to przecież nie jest jeszcze paranoja, że wiedziałby, jak wyleczyć tych ludzi, że domaga się do udostępnienia mu ksiąg medycznych i wyjścia z tej nędznej roli wariata, wkroczenia w należytą mu funkcję. Natomiast proponuje, ażeby dotychczasowy dyrektor zakładu został cesarzem Niemiec. Sam z kolei przygotowuje się do ewentualności zostania królem Polski. Także pojawiają się urojenia, które odczytywano później w listach, ale widocznie także i w ogóle w otoczeniu Piotra Własta jako rodzaj psychozy, rodzaj paranoi. Pojawiły się także elementy manii prześladowczej. Piotr pisze o tym, że jest ofiarą spisku rodzinnego swoich geszefciarskich braci. Tutaj chodzi między innymi o spadek po ojcu. Że jest jakaś tajemnica, której matka nie chce ujawnić. W każdym razie są to elementy tej manii prześladowczej, jakieś elementy paranoi, ale niewykluczone, że w taki stan wpędził go właśnie dopiero szpital psychiatryczny, czyli tak zwany dom wariatów, ponieważ tego typu omamy i urojenia nie pojawiają się już później w tekstach ani literackich Własta pisanych już w Grabowie po roku 1914, ani później w listach do siostry pisanych w ostatnich latach życia w Izabelinie pod Warszawą. Tak, w każdym razie ja mam tam wrażenie, czytając te listy, że ktoś jakby bełkotał, jakby chciał coś powiedzieć, a nie mógł. Jakby miał zakneblowane usta, jakby chciał mówić o jakiejś tajemnicy, o której mówić nie wolno. Bo często ci, których ogarnia niejako szaleństwo, czy którym przypisujemy szaleństwo,
po prostu przekraczają jakiś tabu, przekraczają próg milczenia, mówią o tym, o czym mówić nie wolno. No więc ja mam wrażenie, że on był koczy, że mówi metaforami, że to, co opowiada, ma jakiś sens, ma jakiś związek z tym, co mu się stało, tylko nie chce albo nie może mówić o tym wprost, albo już nie jest w stanie. Między innymi jeden z badaczy, z niemieckich psychiatrów i badaczy psychozy, Franz Rupert, mówi o tym, że może czasem warto osobom, które cierpią na pewien rodzaj psychozy, bo oczywiście są bardzo różne i o tym nie będę tutaj mówić, może warto pozostawić tym osobom ich obłęd, bo ten obłęd być może spełnia jakąś ważną funkcję, jest czymś dla życia duchowego, czym dla ciała bywa gorączka, czyli rodzajem takiej reakcji obronnej, próbą uporządkowania czegoś w życiu duchowym, w życiu psychicznym, w życiu społecznym, co na razie jest w kompletnym chaosie. Dlatego Rupert mówi, że czasami warto słuchać tego, co mówi ten obłęd, słuchać języka obłędu, próbować doszukać się w nim sensu, nie wyśmiewać. Nieraz wówczas taki wysłuchany szaleniec powoli się uspokaja i można go czasem po latach w ten sposób chociażby wyleczyć, ale tak jak mówi Rupert, dotyczy to oczywiście nie wszystkich rodzajów psychozy. Jednak wydaje mi się, że w przypadku akurat Własta takie spojrzenie na jego obłęd, że tak powiem, jest uzasadnione. Oczywiście bardzo trudno jest zinterpretować to, co się z Piotrem stało, co się stało z Marią właściwie z chwilą, gdy zamieniła się w Piotra, właściwie już wcześniej, bo oznaki jej pragnienia zostania mężczyzną pojawiły się już kilka lat wcześniej. Badacze często nie są co do tego zgodni, czy traktować ten akt jako właśnie akt transseksualizmu, którym de facto w jakiś sposób ta przemiana płci, choćby symboliczna, rzeczywiście jest i należy ten akt respektować jako taki, należy respektować tę wolę komornickiej zmiany płci i uznać to za akt transseksualizmu, jak sądzę, jednak pozostawiając otwartym pytanie, czy przyczyny tego leżały gdzieś w biologii, w genetyce, czy po prostu w pewnych urazach, traumach, warunkach społecznych, w których Maria Komornicka wzrastała. Tutaj jeszcze na pewno warto powiedzieć, że po pierwsze w ostatnim roku życia, już w Izabelinie pod Warszawą, Piotr Włast zaczął podpisywać listy do siostry imieniem Maria, już pod sam koniec, Maria albo Maria Piotr. To może jest też w jakiś sposób istotne. Istotne jest także dla mnie to, że w żadnych tekstach literackich, poza tymi bezpośrednio przygotowującymi przemianę, nie ma takich jakby poszlak, żeby przyjąć, że Komornicka nie czuła się dobrze w ciele kobiecym, ale nie możemy tego powiedzieć oczywiście na 100%. W każdym razie ja uważam, że warto także mówić o jej egzystencji kobiecej, o tym, że była niejako kobietą, przynajmniej kulturowo, do 31 roku życia, bo jeśli nie będziemy o tym mówić, jeżeli będziemy mówić tylko o Właście, uczynimy niewidoczną tę kobietę, która jako młoda osoba była niezwykle zdolna, żyła biografią kobiety, była traktowana jak kobieta i również bardzo rozumiała i bardzo wczuwała się w ten los kobiet, walcząc o ich wyzwolenie, będąc także feministką, przynajmniej na początku swojej literackiej kariery, bardzo zaangażowaną właśnie w lewicujące ruchy feministyczne, antykapitalistyczne i tak dalej. Więc ja myślę, że o tym musimy pamiętać, tym bardziej, że Komornicka, a później także Włast, obarczona była niejako takim symptomem winy i wstydu, który przypisuje się w patriarchalnych kulturach kobietom. Są one w ten sposób traktowane właśnie często czysto cieleśnie, często także bardzo przedmiotowo.
że wytwarza się w nich tego typu właśnie kompleks. Kompleks taki, że czują się nie tyle ofiarą różnego rodzaju przekroczeń, lecz właśnie przejmują na siebie winę. Winę, a także i wstyd. Coś takiego miało miejsce w biografii bardzo silnie straumatyzowanej właśnie jako kobieta Komornickiej. Moja teza jest także taka, że Komornicka cierpiała, Komornicka, później Włast cierpiał na zespół stresu pourazowego. Było w życiu Własta, właściwie Komornickiej, kilka wydarzeń, które bardzo wyraźnie na to wskazują. Za chwilę jeszcze powiem o tym parę słów. Jej przemiana w Piotra jest dla mnie także aktem samoobronnym niejako. Mam wrażenie, że gdyby nie dokonała takiej symbolicznej przemiany całej tożsamości, to być może musiałaby popełnić samobójstwo właśnie, a ona zdecydowała się na zabicie jedynie kobiety w sobie. Zrobiła to zresztą bardzo symbolicznie, jeśli uwierzyć relacjom, rzucając suknię, paląc suknię w piecu, wrzucając je do pieca. Komornicka uwielbiała symbole, uwielbiała metafory. Kiedyś palono czarownice tego typu kobiety niezależne, wiadomo, na stosach. Tutaj Komornicka jak gdyby symbolicznie spaliła się jako kobieta sama, pragnąc zacząć nową egzystencję, nienaznaczoną już piętnem właśnie winy i wstydu, jako ta kobieta upadła, kobieta, której nie można brać poważnie, która nie może być również na przykład wielkim wieszczem narodowym czy nienarodowym. W każdym razie takie ambicje bycia wieszczem Komornicka również miała już jako kobieta. Mnie interesuje bardzo jednak nie tylko jej biografia i ta przemiana, ale także jej dorobek literacki i to, jakie musiała mieć w sobie siły, jakie ogromne zasoby, że te lata, właściwie dziesięciolecia upokorzeń, poniżeń przeżył właściwie Włas, cały czas tworząc, bo przecież wiemy, że powstało jeszcze później ogromne dzieło, Własta Księga Poezji Krytycznej, o której też parę słów jeszcze za chwilę. Może jeszcze co do przemiany parę słów. Maria przejęła imię swojego przodka, imię i nazwisko, Piotra Własta. A z czym się kojarzy Państwu w ogóle to nazwisko? Władzem albo z własnością. Właśnie, z władzą, z własnością, prawda? Własnym. Proszę? Władzem. Wejście do grupy. Aha, z wejściem, czyli władzem. Tak, ale raczej chyba to bardziej chodzi o władzę, wydaje mi się. O władzę i o posiadanie. O władzę, o posiadanie, o autonomii. Akurat ta, która znalazła sobie tego typu takie właśnie imię i nazwisko, skończyła jako ubezwłasnowolniona i wykluczona niejako ze społeczeństwa, podczas gdy zamiar był właśnie taki, ażeby być autonomiczną, posiadać władzę, przynajmniej nad samą sobą. Tak, ale tak jak już wspomniałam, mnie interesuje również bardzo to, że Włast mimo tego typu traktowania pozostał do końca bardzo, bardzo wierny sobie. Wierny sobie jako twórca, literat, a także jako ktoś, kto postanowił zmienić tożsamość i tę tożsamość zachował. Jako ktoś, kto uprawiał różnego rodzaju praktyki duchowe, także i cielesne, ażeby się wzmocnić, ażeby to wszystko przetrzymać. Jako ktoś, kto nie znienawidził ludzi, nie znienawidził także swojej rodziny, tylko mimo wszystko uczył się kochać, chciał kochać. A radził sobie w tekstach literackich, prawdopodobnie także i w życiu, przede wszystkim przy pomocy ironii. W Księdze Poezji Idylicznej, nieopublikowanej nigdy, tak jak już może wspomniałam, 500-stronicowej księdze, którą wkrótce Państwu pokażę, właśnie z ogromną ironią Piotr pisze o swoim bracie, o swojej bratowej,
czyli o tych, których musiał błagać, mieszkając w Grabowie po zwolnieniu z domów wariatów, o pieniądze na gazety, na herbatę, na fajki, których wyszydzania musiał niekiedy zapewne wysłuchiwać. Także radzi sobie ironią, radzi sobie także gimnastyką, która rzekomo miała go przygotować do wzniesienia się na kolejny poziom egzystencji, bo własny nie chciał pozostać do końca niejako uwięziony w płci jakiejkolwiek, tylko zamierzał nauczyć się latać na serio i ewentualnie zostać aniołem, czyli przybrać tożsamość zupełnie bezcielesną. Podobno widywano go, między innymi właśnie generał Stanisław Komornicki w swoich wspomnieniach pisze o tym, że jako młody chłopak widział Własta obserwującego samoloty. Pierwsze samoloty latały wówczas nad Grabowem i pytał Stanisława, widzisz, widziałeś? Jego obsesją było latanie, chciał latać samolotem, ale przede wszystkim cały czas pytał brata o to, napisałeś już do Wydziału Lotnictwa? Nie napisałem. Czego chcesz? Piotr chciał po prostu polecieć samolotem, a jednocześnie uprawiał, nie było mu to dane, a jednocześnie uprawiał gimnastykę, która miała mu umożliwić rzeczywiście kiedyś wzniesienie się w powietrze. Także można powiedzieć, albo powiedzieć, że miał rzeczywiście jakiegoś fisia, albo można powiedzieć, że był niezwykle uduchowiony i bardzo, bardzo rozwinięty w tym kierunku. A tak jak mówię, interesował się ogromnie duchowością i wszelkimi religiami. Jako dziecko, Komornicka, jako malutkie dziecko podobno umartwiała się, przewiązywała się czymś bolesnym, mając też ten kompleks właśnie winy i czytywała żywoty świętych. Później od katolicyzmu odeszła, przeszła okres bardzo intensywnego ateizmu jako młoda kobieta, a następnie wróciła do takiej już bardziej dojrzałej duchowości, z której troszeczkę się naśmiewano oczywiście, zwłaszcza z tej gimnastyki. Dzieci też podobno w Grabowie wyśmiewały Piotra, mówiono na niego dziadzio Piotr. Tak, ja myślę, że trudno jest mówić dzisiaj, właściwie już troszeczkę o tym mówiłam, tak? Trudno jest mówić o Piotrze i o Marii dzisiaj i przyczyniać się w ten sposób do jej rehabilitacji, między innymi dlatego, że boimy się, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. Jeżeli będziemy mówić Maria, może zranimy transseksualistów albo badaczy transseksualizmu, także u Piotra, takich jak Wiktor Dynarski. Jeżeli mówimy Maria, obawiamy się, że no właśnie, że nie spodobamy się tym badaczom transseksualizmu. Jeżeli mówimy Piotr, z kolei pominiemy ten aspekt kobiecy, który również wydaje się istotny. Może z tego względu też bardzo trudno, nawet i dzisiaj jeszcze, gdzieś w jakimś widocznym miejscu, w kanonie i w kulturze, umieścić Marię Piotra tak, ażeby można było o nim, o niej normalnie mówić, nie narażając się od razu na różnego rodzaju ideologiczne pouczania, bo to następuje bardzo szybko. Jeżeli mówimy na przykład tylko Maria albo tylko Piotr. Ostatnio powstał scenariusz, nawet został nagrodzony na temat życia Własta pod tytułem Włast właśnie, Marty Konarzewskiej. Być może ukaże się film. Tam, o ile dobrze zrozumiałam, będzie podkreślony ten aspekt transseksualny. Marcie Konarzewskiej nie bardzo, jak zrozumiałam z jej wywiadu w jednym z czasopism, podobało się to, że moje książki, między innymi Strącona Bogini, podkreślają ten kobiecy aspekt właśnie Marii. Dobrze. Tak, nie wiem jak z czasem, ale zaraz się zorientuję. Jeszcze jest troszeczkę czasu. Ja chciałam właściwie powiedzieć jeszcze parę słów o tym, jak w ogóle zaczęła się ta przygoda z Marią Komornicką. To jest, pokazałam Państwu książki, które napisałam o Komornickiej, ale jak to się stało, że w ogóle te książki
zaczęłam pisać. Otóż pisałam najpierw doktorat o Marii Janion na Uniwersytecie w Bochum. I pisząc o Marii Janion, właśnie natknęłam się na Marię Komornicką. Natknęłam się na artykuł rewelacyjny profesor Marii Janion pod tytułem Gdzie jest Lemańska? Lemańska to, jak Państwo wiedzą, chyba nazwisko męża Komornickiej, Jana Lemańskiego właśnie. No ale już nieważne, dlaczego Janion zatytułowała w ten sposób swój artykuł. Ważne jest to, że ona jako jedna z pierwszych badaczy spróbowała zdjąć z Komornickiej odium choroby psychicznej, jakby ją depatologizować, co do tej pory robił na przykład profesor Pigon, ale za chorą psychicznie uważała Marię Komornicką także profesor Maria Podraza-Kwiatkowska, krakowska profesor. Ogromne zasługi trzeba tu wymienić dla Komornickiej, dla twórczości Komornickiej, ale rzeczywiście profesor Podraza-Kwiatkowska też mówiła o chorobie psychicznej. Zresztą nie można mieć tego chyba nikomu za złe. Jest, taka interpretacja jest również zrozumiała. Tak, więc od przygody z Janią, która nazywała Marię Komornicką męczennicą inności i pokazała w niej właśnie ofiarę rodziny i społeczeństwa, głównie społeczeństwa, może rodziną zajmowała się Janią trochę mniej, od tego zaczęła się moja przygoda z Komornicką. Czytałam później również także prace badawcze bardzo wielu świetnych badaczy, m.in. Izabeli Filipiak, która bardziej przychyla się ku takiej interpretacji, że Maria Komornicka była lesbijką, że tak naprawdę kochała kobiety. I tutaj przytacza Maria Izabela Filipiak motyw z jej życia, motyw ciągnący się przez jej całą biografię, mianowicie bardzo romantyczną przyjaźń, a może i miłość do Zosi Wilam, która później nazywała się Zosia Wilam-Zachartowa i pod koniec życia nawiązała znowu kontakt z Własem, odwiedzała go, czy odwiedziła Izabelinie pod Warszawą, a nawet załatwiła dla niego w socjalistycznej Polsce rentę. W każdym razie rodzaj renty. W każdym razie był to związek dosyć intensywny, ale nie wiemy, czy był to związek erotyczny. Zachowało się kilka listów do Zosi, rzeczywiście pełnych pisanym bardzo wesołym, filuternym czy flirtującym tonem. Nawet w jednym z listów pisze Komornicka, moja żono. Podobno też zahipnotyzowała kiedyś publicznie Zosię Wilam, będąc młodą dziewczyną, gdyż w ogóle, jak pisze siostra Aniela we wspomnieniach, miała hipnotyzujące działanie na inne, słabsze od niej osobowości kobiece. Nie wiemy. Filipiak twierdzi, że coś takiego miało miejsce i że cała ta przemiana w mężczyznę związana była z zakamuflowaniem tego lesbijskiego pragnienia. Jednak dowodów na to nie ma. Natomiast wiemy, że Piotr Włast, a raczej Maria Komornicka, przeżyła bardzo wiele, bardzo intensywnych romansów z mężczyznami. Za chwilę jeszcze o tym. Zastanawiam się, co tu jeszcze Państwu pokazać. O tych romansach jeszcze dwa słowa zaraz powiem, ale najpierw jeszcze chciałabym pokazać Państwu Grabów dzisiaj, gdzie pielęgnuje się, jak trzeba przyznać, pamięć o Komornickiej, o Właście. Wie o tym między innymi obecna tutaj Urszula Czerska, która pochodzi z Kozienic i dzięki której także mogła w Kozienicach w pobliżu Grabowa wygłosić wykład o Komornickiej. W każdym razie w Grabowie, 70 km od Warszawy, gdzie urodziła się Komornicka i gdzie spędziła okres międzywojenny, mieszkając u brata i bratowej, byłam tam właśnie kilka lat temu z inną pisarką, piszącą też o Komornickiej, Sylwią Ziętek, którą tutaj Państwo widzą. Sylwia Ziętek napisała między innymi taką bardziej popularną powieść troszeczkę, gdzie mamy wątek Komornickiej i Własta. Powieść pod tytułem Podróż w stronę czerwieni. Też na pewno warto przeczytać, wydała także antologię wierszy Komornickiej. Może widzą Państwo pomnik Komornickiej tam z tyłu. Ten pomnik na początku bardzo słabo widać, ale widać. Ten pomnik został postawiony na początku XXI wieku
I na odkrycie, uroczyste odkrycie przyjechał, bo było to jeszcze przed katastrofą smoleńską, przyjechał sam generał Stanisław Komornicki, który powiedział, że Komornicka była motylem na łące modernistycznej. Tak się wyraził, chciał ją docenić, czuł ciężar odpowiedzialności spoczywającej na rodzinie. I on dokonał odsłony tego pomnika. Wykonał go, nie wiem w tej chwili kto, zapomniałam w tej chwili nazwiska rzeźbiarza. W każdym razie sugerował się on wierszem Na rozdrożu, gdzie mowa jest, gdzie podmiot liryczny jest nagi. Gdzie idziesz naga? Tak zaczyna się ten wiersz. Podmiot liryczny odpowiada: po płaszcz z gwiaździstych zamieci. Możemy sobie wyobrażać, czym jest ten płaszcz, czy jest strojem męskim, czy jest rodzajem wejścia w duchowość. Dlatego, między innymi ze względu też na ten wiersz, swoją książkę habilitacyjną pisaną po niemiecku o Komornickiej nazwałam Ein Mantel aus Sternenstaub właśnie, czyli płaszcz z gwiaździstych zamieci. To jest ten duchowy aspekt jej przemiany. Dobrze, czyli pomnik. Ja nie wiem, czy to dobrze, że Komornicka jest na nim naga. Mnie się wydawało, że nie. Że nie jest to dobrze, bo ona się przed nagością właśnie broniła, zakładając te spodnie. Bo była straumatyzowana, bo zdarzyło jej się molestowanie, a może i gwałt na posterunku carskiej policji w wieku lat chyba 15 czy 16. Kiedy z powodu niespełnionej miłości do starszego kuzyna chciała utopić się w Wiśle. Rzeczywiście chciała podobno popełnić samobójstwo, a została zatrzymana jako prostytutka. I spotkały ją tam najprawdopodobniej bardzo nieprzyjemne rzeczy, łącznie być może z gwałtem, albo przynajmniej z molestowaniem i z wymyślaniem. Opisuje ten epizod swojej biografii także w literaturze. Jasne, że nie wiemy dokładnie, czy to ten epizod opisuje, ale możemy się tego domyślać, możemy sobie to wyobrażać. Są ku temu przesłanki. Ten utwór nazywa się Intermezzo, gdyby ktoś się interesował. Także pomnik Komornickiej w Grabowie jest tu jednak najwyraźniej kobietą. A to jest szkoła, która stoi dzisiaj na miejscu grobu Grabowskiego. Na miejscu Grabowskiego domu, w którym wychowała się, tak jak mówiłam, Komornicka. Wraz z pięciorgiem rodzeństwa jeszcze, guwernantkami, wszystkim, co do tego należało. Ten dworek został spalony w 1944 roku podczas walk na przyczółku Warecko-Magnuszewskim. Później wybudowano w tym miejscu właśnie tę szkołę, dokładnie tam, gdzie stał dworek. Ale jest tam też tablica, ale jak Państwo sądzą? No, poświęcona jest jednemu z generałów, którzy bronili właśnie tego przyczółka Warecko-Magnuszewskiego i szkoła nosi też imię jednego z tych generałów. Ale jest tam sala Komornickiej przynajmniej, jest, czy była, bo już teraz poszła na emeryturę, nauczycielka pani Grażyna Wnuk, która organizowała bardzo wiele jubileuszy Komornickiej, która zachęciła uczniów do czytania Komornickiej Własta, a są to przecież w dużej mierze potomkowie tych, którzy z Własta, jako z Piotra Dziadzia, kiedyś się wyśmiewali, wykluczali, dziwili. Te dzieci dzisiaj z ogromnym wzruszeniem, mogłam to widzieć, obserwować, recytowały wiersze Komornickiej. Naprawdę było to poruszające. Dwukrotnie na tego typu jubileuszach byłam. Tutaj, tak, to jest też zdjęcie z jubileuszu. Pewnie nie widać tego za bardzo za mną. Tam jest zdjęcie dworku Grabowskiego, taki jakim on był przed 1944 rokiem, ale słabo to widać. W każdym razie w 1944 Piotr Włas wraz z rodziną brata musiał uciekać stamtąd z powodu tych walk. I stąd też jego tułaczka, stąd też jego późniejsze mieszkanie, przebywanie do śmierci
w domu opieki zapewnie nad Warszawą, zapewnie pod Warszawą, dodam tutaj jeszcze, że na jego pogrzebie były tylko dwie siostry zakonne i siostra Aniela, a zmarł 8 marca w rocznicę śmierci matki i w Dzień Kobiet. Bardzo to dziwne. Teraz jeszcze pokażę Państwu jeszcze to nie tyle mnie, trzymającą jeden z obrazów dzieci ilustrujących któryś z wierszy Komornickiej, ile Tomasza Komornickiego, który jest również krewnym, który jest również ciotecznym wnukiem Komornickiej, profesor Tomasz Komornicki, który wydaje mi się do niej być bardzo podobny. Przynajmniej jak patrzę na to jedyne zdjęcie, które się zachowało, to widzę kształt twarzy także i w nim. Tutaj, zaraz, najpierw pokażę jeszcze to zdjęcie, bo tutaj jest także Zofia Dernałowicz obok Tomasza Komornickiego, już bardzo wiekowa, też cioteczna wnuczka, która bardzo wiele opowiedziała mi szczegółów z życia Własta. Jej siostra Maria Komornicka, Maria Dernałowicz napisała piękne wspomnienie pod tytułem Piotr Odmieniec Włast, a ona, Zofia Dernałowicz, opowiedziała mi, innym badaczom, między innymi o tym, że Piotr Włast nie podawał nikomu ręki, nie chciał, kiedy przychodził gość i próbował podać mu rękę, Włast uciekał, a również opowiedziała mi, to muszę jeszcze przekazać Państwu, epizod taki, kiedy sama, będąc małą dziewczynką, wraz z siostrą Marią, nie wiem, mając może 2 latka, 3 latka, nie mam pojęcia, w każdym razie wstały z nocników, może 2 latka, z gołymi pupami, a byli jacyś goście w salonie. I podobno Piotr Włast zaczął wówczas krzyczeć na nie strasznie i biec za nimi z kijem. Czego nie widzę jednak jako chęci represjonowania tych dziewczynek, tylko raczej jako chęci ochronienia je przed czymś, co Włastowi jako Komornickiej być może się zdarzyło. Niektórzy badacze jej biografii mówią o tym, że miało miejsce także jakieś w jej życiu uwiedzenie przez starszego mężczyznę, który pojawia się w wielu tekstach literackich. Ale tak jak mówię, dowodów na to nie ma. Między innymi mogą Państwo zajrzeć, jeśli kogoś to interesuje, do poematu Czartołania. To również poemat z Księgi Poezji Tylicznej, w której Włast interpretuje, przypomina sobie różnego rodzaju fakty, losy własnej biografii, nadaje im sens, ocenia, próbuje się także oczyścić z tego, co wydaje, z sytuacji, które go zbrukały. Próbuje także wyrazić niekiedy gniew czy wściekłość. I tu w ogóle w tym miejscu muszę dodać, że kobiety wówczas leczono bardzo często, jeszcze zresztą do niedawna, leczono z takich emocji jak wściekłość i gniew. I te emocje w nich gdzieś tam zastygały i rosły, a potem ujawniały się w różnego rodzaju, może nie do końca adekwatnych sytuacjach i były odbierane jako ataki histerii albo ataki szaleństwa. To także w dużej mierze mogło dotyczyć Marii Komornickiej. Także Czartołania to taki bardzo tekst, który całą biografię Komornickiej opisuje. Między innymi także ten zabroniony romans z Cezarym Jelentą, żonatym mężczyzną, z którym była kilka tygodni jako 18-latka w saksońskiej Szwajcarii, po czym rzeczywiście zepsuła sobie imię jako kobieta. I tego oto właśnie obawiał się jej ojciec. I ojciec chciał ją oddalić od takich przyjaciół, zresztą bardzo inteligentnych, jak Wacław Naukowski, ojciec Zofii Naukowskiej i Cezary Jelenta. Dlatego właśnie wysłał ją do Cambridge. I dlatego właśnie Komornicka w Cambridge zostać nie chciała. Kolejny skandal w jej życiu to było właśnie to, że z Cambridge wróciła samowolnie do Warszawy. Mało tego, zamieszkała w mieszkaniu Wacława Naukowskiego, Anny Naukowskiej, w którym mieszkała wówczas także mała Zosia Naukowska. Od tego czasu Zosia Naukowska nabrała dużego dystansu wobec Komornickiej, którą się inspirowała. Była wrogo wobec niej, przynajmniej może nieprzychylnie, dłuższy czas nastawiona.
mi dać to w niektórych jej, w tych fragmentach jej dzienników. Była zazdrosna o to, że ojciec się nią fascynował. Czy rzeczywiście miał miejsce także romans z Wacławem Nałkowskim, nie wiemy. Wiemy jednak, że obaj mężczyźni się od niej w którymś momencie, no może nie tyle odwrócili, ale po prostu te kontakty osłabły, oni zajęli się własną rodziną, własnymi sprawami. Obiecałam, że powiem jeszcze właśnie o tych romansach, więc wspomniałam Cezarego Jelentę, wspomniałam już Bolesława Lutomskiego, a może nie wspomniałam. W każdym razie był to ten kuzyn, z którego powodu Komornicka podobno chciała popełnić samobójstwo. To ten kuzyn wprowadził ją w świat literacki. Tak, Cezary Jelenta. Następnie, proszę Państwa, wielką jej fascynacją był Mirjam Przesmycki. Mirjam Zenon Przesmycki, który wprowadził ją z kolei do świata Chimery. No a następnie Jan Lemański, mąż, który strzelał do niej na krakowskich plantach z zazdrości. Tak jak problemy Komornicka miała z ojcem, opisała je w baśni o ojcu i córce, miała problemy z ojcem tyranem, z ojcem władczym, dyscyplinującym. Tak samo powtórzyło się to później z Lemańskim, który był chorobliwie zazdrosny i z powodu zazdrości o kuzyna oprowadzającego ich po Krakowie strzelił zarówno do kuzyna, jak i do Komornickiej. Później jeszcze jakiś czas Komornicka z nim była, ale skończyło się to, jak już mówiłam, po prostu separacją. Już pomalutku będziemy kończyć, ale jeszcze sprawdzę, co tutaj mam. Mam tutaj jeszcze takie zdjęcie śmieszne, na którym wszyscy podziwiamy w Muzeum w Warce Księgę Poezji Idylicznej. To jest to wielkie dzieło, które Piotr Włast pisał własnoręcznie, mieszkając w Grabowie, będąc tak zwaną wariatką na strychu, to taki topos badań feministycznych, tak naprawdę wariatem na strychu. Pisał tam 500 stron, przepisywał to też chyba na czysto, a przed wojną, przed II wojną światową oddał to na przechowanie księdzu, do parafii oddał to grabowskiej. Później ksiądz oddał to Anieli Komornickiej i ta księga dzisiaj jest, można ją oglądać. Cały czas jest ta księga w Muzeum Literatury w Warszawie, ale w tym czasie, kiedy był jubileusz Komornickiej, była w Muzeum w Warce. My tam z rodziną Komornickiej, z Sylwią Ziętek, tę księgę oglądamy. Tutaj ją Państwo mogą też zobaczyć. Tytuł: W Grabowie podczas wojny, księga poezji idyllicznej, larom i penatom składa w ofierze Piotr i wydawca, nie, autor i wydawca, Piotr Odmieniec Włast. Tak? Autor i wydawca jednocześnie. Księga poezji idyllicznej, tak naprawdę idyli tam nie było. Tam była próba zbudowania sobie jakiejś idyli wewnętrznej, wysiłek autoterapeutyczny, wyleczenia się z traumy niejako. Zbudowania w sobie, w swoim umyśle idylii, odnosząc się do natury czy do różnego rodzaju systemów duchowych. Natomiast wszystko inne to był horror. Zaraz, tu jest jeszcze księga W Grabowie podczas wojny. Tu widzą Państwo po lewej stronie, pewnie nie widać, ale ten egzemplarz, pisze autor, poświęcam mamie. Tak, i jeszcze ostatnie zdjęcie na zakończenie. To jest właśnie drugie z zachowanych zdjęć Piotra Własta, ale gdzie jest Piotr Włas? Widzą go Państwo oczywiście, tak? Z tyłu został uchwycony przypadkowo. Po prostu przechadzał się po ogrodzie, podczas gdy brat i bratowa przyjmowali gości. W związku z tym jest tutaj jakby osobą nielegalną na tym zdjęciu. Widzimy go w garniturze. Nie wiem, czy nawet nie ma jakiejś maski na twarzy, to przyjrzeliby się trzeba dokładniej. W każdym razie to zdjęcie uczyniła przedmiotem analizy właśnie profesor Maria Janio, mówiąc o tej osobie wykluczonej, zapomnianej, nielegalnej, którą musimy odkryć na nowo i pokazać światu i docenić. Dziękuję bardzo.
zdrowy ferment, który następuje, kiedy człowiek ma problem ze sobą, z lataniem, z gimnastyką, ale także wtedy, kiedy jest siłą wariatów. Bo wtedy trzeba spełniać oczekiwania. Trzeba spełniać oczekiwania miejsca, w którym się przebywa. Jak zachowywać się normalnie w domu wariatów? Byłoby się uznanym za niedopasowanego. Czy macie Państwo jakieś pytania? Proszę bardzo. Tak, postaram się być głośno, to bardzo dziękuję za to, że teraz ciekawe właśnie bo Pani odpowiedziała tak, na takie pytanie, które właśnie miałam, ale właśnie czy może pisząc o tej osobie i mówiąc, Pani mówiła właśnie, że trzeba podjąć decyzję, czy mówimy ona, czy mówimy on, czy mówimy pisarz, czy pisarka i Pani przedstawiła te argumenty za tym, że też jakby mówić o tej kobiecej biografii, o tej 30 latach, które spędzi jako kobieta i właśnie czy no, są też jakieś argumenty mówiące o tym, żeby jednak uznać tą tożsamość Piotra, czy były na przykład jakieś przejawy wcześniej jako nastolatka, nastolatka, że on chciał być Piotrem cały czas, być mężczyzną. Czy jednak uważa Pani, że trzeba mówić o ja uważam, że warto mówić o dwóch tożsamościach, żeby nie utracić żadnej ze specyfik etapu biografii Komornickiej Własta. A jeśli chodzi o pytanie Pani, czy są jakieś poszlaki na ten temat, na ile Komornicka mogła czuć się chłopcem czy mężczyzną już wcześniej, w tekstach literackich i świadectwach, które mamy, takich poszlak nie ma, przynajmniej do roku powiedzmy 1902, do początku XX wieku. Wówczas, na początku XX wieku, po rozwodzie już z Lemańskim, kiedy Komornicka przybliżyła się do matki i zaczęła interesować się swoim rodem, zaczęła interesować się Piotrem Własnym, bo ona też zmieniła tożsamość nawiązując do przodka Piotra Własta, który był wojewodą Bolesława Krzywoustego i który popełnił jakiś wielki grzech, a później, i to jest też ważnym motywem życia Własta, musiał pokutować, chciał za swoją pychę zapłacił późniejszą pokutą i wybudowaniem 77 kościołów na fundamencie pokory. Własnie jako chciał nawiązywać prawdopodobnie także do tej tożsamości, do tego właśnie, do tej przemiany duchowej z grzechu w czystość i z pychy w pokorę. Więc to też przemawia za tym, że to nie była tylko taka prosta, powiedzmy w cudzysłowie, zamiana płci, tylko była to także przemiana, totalnie zamiana tożsamości. Od początku wieków mamy do czynienia z wierszami, które tę przemianę przygotowują. Tak jak na przykład wiersz Pragnienie, którego podmiot mówi o tym, że jest tak, czuje się tak zbrukany, czuje się tak zmęczony, że chciałby zginąć, zniknąć z powierzchni ziemi, zostać spalonym, żeby po prostu powstać jako nowy człowiek, nie mający nic wspólnego ze starym człowiekiem. I oczywiście, że stanie się mężczyzną, także jeszcze potęguje tę zmianę tożsamości, bo stajemy się wówczas rzeczywiście zupełnie kimś innym. Ale ja nie dociekam przyczyn, nie potrafię powiedzieć, na ile były też przyczyny jakieś genetyczno-biologiczne, czy były to przyczyny po prostu psychospołeczne. Tego nie wiemy. Co chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie pojawiają się też listy do matki, w których Komornicka zaczyna pisać, że jest czymś w rodzaju córki i syna, że nie podoba jej się rola społeczna kobiet, nie podoba jej się to, że kobiety flirtują tak lekko sobie, że się tak dziwnie zachowują, że nie są zbyt uduchowione, że nie są zbyt intelektualne. Ale oczywiście jest to pod wpływem także pism Nietzschego, Weininger'a czy Möbiusa, prawda? Zdaję sobie sprawę, jaki obraz kobiety w tej epoce panuje. Nie chcę być z tym obrazem kobiety też utożsamiana. I stopniowo się coraz bardziej od tego dystansuje, mówiąc, że chciałaby być czymś pomiędzy.
Potem jeszcze w 1903 roku ma atak w Bibliotece Polskiej w Paryżu, kiedy oblewa bibliotekarza zimną wodą za to, że na Władysława Mickiewicza, syna Adama Mickiewicza, mówi pan Władysław, a nie Adamowy syn. Podobno też modli się publicznie w tej bibliotece. Także odgrywa już pomału rolę wariata. Czcząc polskich romantyków, którzy przecież też byli niezwykle uduchowieni, Mickiewicza czcząc, Słowackiego, Króla Ducha między innymi, w ogóle wszelką duchowość i czcząc także swojego przodka i w ogóle swój ród. O ile w rodzinie było jej źle i rodzina jej też nie znosiła, o tyle ona chciała umościć się w tym rodzie, ale już właśnie jako ten Piotr Włas. Tyle mogę tylko powiedzieć, tak? Jeśli ktoś mówi o wcześniejszej Komornickiej jako o Piotrze, mnie to też nie przeszkadza, ale ja chcę uczynić ją widoczną także jako kobietę. Słuchamy. Proszę, czy wiąże pani jej odwagi, żeby powiedzieć o sobie, że ona zmienia płeć z ruchami kobiecymi, które były wtedy? Tak, super, że tak, ja mam z pracą. Ale ona z nimi nie współpracowała, ale to czasu był. Tak, czasu oprawniejsze i. Oczywiście. Jak najbardziej ruch sufrażystek i w ogóle wyzwolenia kobiet, który także i w Polsce działał, między innymi jej poprzedniczka, z którą zresztą jest mylona, Maria Konopnicka, była przecież też feministką walczącą o prawa kobiet, zresztą już Eliza Orzeszkowa, później Zofia Naukowska, która wiele nauczyła się od samej Komornickiej, ale w roku 1905 na Zjeździe Kobiet Międzynarodowym nie wymieniła jej jako pisarki polskiej, więc to była też wielka rana, wielka zadra. W każdym razie ten ruch w Polsce i w Europie sufrażystek był oczywiście także w Anglii, szczególnie w Anglii, w której przebywała Komornicka, ale ona w swojej młodzieńczej pysze uważała, że jest większą feministką niż kobiety angielskie. Niemniej jednak duch czasu, duch sufrażystek oczywiście w niej był i to było to, co ją inspirowało zapewne do tej odwagi, do tych działań, także do tych jej pism, w których walczy właśnie o prawa kobiet w rodzinie i społeczeństwie. Jeszcze jedno. Postanówmy, że ostatnie. Niestety nie słuchałam od początku, ale czy ty w Izabelinie zapraszałam do zachwału, czy jest, nie wiem, coś, jakaś pamiątka po niej? Byłam w Izabelinie, nic nie ma. Czy siostry zakonne pokazały mi wszystkie archiwa. Nie wiem dlaczego tam nic nie wiem. Ale to jest zakład dla rodzinia. To jest zakład, po prostu zakład opieki społecznej. Znaczy dzisiaj nie wiem, czy to jest zakład opieki społecznej dzisiaj. Jakiś zakład to dzisiaj jest, nie pamiętam już jaki, ale wtedy był to właśnie zakład opieki społecznej. Ale nic nie. Nie ma. Rzeczywiście oglądałam wszystkie rejestry z tamtych czasów. Obie z Sylwią Ziętek oglądałyśmy. Nigdzie nie znalazłyśmy w ogóle nazwiska nawet. A może była pod Lemańską, pod nazwiskiem Lemańska? Może byśmy nie szukały Lemańskiej? Chyba tak. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze mam jeden punkt. Dziękuję panu profesorowi.